Dzień pasji. Porozmawiamy o zdrowiu metabolicznym i różnych ciekawych rzeczach, na które wpadliśmy i o których chcemy wam powiedzieć dzisiaj. A ja witam oczywiście wszystkich na YouTube, no bo YouTube się już zaczął. Faktycznie dzisiaj jest dzień, no można powiedzieć, ciężko przechodzi przez gardło pracujący, bo nie nazwałbym to pracą, aczkolwiek dużo rzeczy wykonanych, bo chociażby połowa książki przeczytana w formie audiobooka i jest to audiobook wyjątkowy, no takiego audiobooka nie widziałem na rynku, no i chyba nie chcemy zdradzać szczegółów, co tam żeśmy namodzili. No tak, ja pozdrawiam wszystkich, którzy dołączyli do spotkania dzisiejszego, witamy serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy, no tradycyjnie, przecież nie będziemy zmieniać nagle tego, co za mucha, tematu, tylko będziemy rozmawiać o zdrowiu metabolicznym i powiemy wam dzisiaj o ciekawym pomyśle, ciekawym, już wiemy, że jest ciekawy, dlatego że przed chwilką w trakcie live'u w BR Team, no bo przed live'em z wami mamy co tydzień w środę live w grupie BR Team, skonsultowaliśmy ten pomysł i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem, wobec tego powiemy dzisiaj, co tam bracia rodzeń wymyślili na najbliższe, można powiedzieć, miesiące, bo skąd ja mam wiedzieć, co się będzie za lata dziać. Jest oczywiście Robert, dobry wieczór, South Yorkshire, bracia, cześć Dominika, dobry wieczór, no jest nas coraz więcej. Faktycznie, prawda jest taka, że jak już ta książka powstała i zacznie być już dostępna fizycznie, a nastąpi to do 7 listopada, pani chociaż myślę, że, pozdrawiamy, że wcześniej, no to zaczynają się dookoła tej książki tworzyć pewne projekty, które są niesamowitą energią. Chociażby użyjemy tej nazwy tutaj po raz pierwszy, Akademia Zdrowia Metabolicznego. I chodzi o to, Bożena, pozdrawiamy ciebie, chodzi o to, powiemy nieco czy później, tak jak się wszyscy... Czy tak ciemno jest tylko tu, czy tak jakoś mam wrażenie, że... Jest ciemno. No. Jest ciemno i będzie ciemno. Ale póki co poczekamy, bo te wieczory są już takie, faktycznie szybciej jest ciemno, więc część osób może poszło spać. Zadawajcie nam pytania w takim razie. Pozdrawiamy Frankfurt, pozdrawiamy Sławę Szymańską, pozdrawiamy Anetę i ja pozdrawiam Ewę, dobry wieczór. Pozdrawiam panna Migotka 81, o, dobry rocznik. I pozdrawiamy Karolinę 89, też dobry rocznik. I pozdrawiamy Aleksandrę i pozdrawiamy wszystkich na Instagramach, na Facebookach i na YouTubach i w ogóle wszędzie wszystkich, którym nie jest obce chęć długiego życia w zdrowiu metabolicznym, bo my tutaj się tym zajmujemy. A ja przypominam, że właśnie wkleiłem link do naszej książki, jeżeli ktoś jeszcze chciałby skorzystać z tej pierwszej transzy wysyłki, czyli od 7 listopada, no bo właściwie dzisiaj mamy informację, że ten pierwszy nakład, który żeśmy zaplanowali, czyli 10 tysięcy, już właśnie się sprzedał. Na szczęście, no, jeżeli pamiętacie live'a sprzed tygodnia, domawialiśmy kolejne 5 tysięcy egzemplarzy i teraz idziemy właśnie z tej puli, ale patrząc na to, jak dużą, niedoszacowaną popularnością cieszy się ta książka, no to to 5 tysięcy też zaraz będzie wyprzedane. Chrypki, chory nie jestem, ale głos mam taki po prostu niższy, chyba dlatego, że kilka godzin mówiliśmy audiobooka i moje struny głosowe zostały nadwyrężone, miło nadwyrężone tym audiobookiem. To dobra, ja myślę, że spokojnie możemy podzielić się z wami na tym wieczornym spotkaniu pomysłem, który jest następujący. Słuchajcie, żyjemy w czasach, kiedy po pierwsze, niestety, ale większość z nas Polaków, zresztą większość ludzi ogólnie można powiedzieć na świecie, choruje metabolicznie. Choroby takie jak cukrzyca typu drugiego, choroby takie jak otyłość, insulinooporność, stłuszczenie wątroby, nadciśnienie i inne choroby metaboliczne właściwie można powiedzieć biją statystyki popularności. Większość z nas jest chora metabolicznie. Wobec tego, że my zajmujemy się zdrowiem metabolicznym, o czym wiecie i dzięki wam to, co robimy, stało się bardzo popularne i staje się coraz bardziej popularne w tak zwanych internetach, ale nie tylko, zdecydowaliśmy się, że pora wyjść z inicjatywą tworzenia grup spotkań w miastach w całej Polsce i na świecie. Wobec tego zdecydowaliśmy, że będziemy otwierać Akademię Zdrowia Metabolicznego
w miastach w Polsce oraz na świecie. A konkretnie będzie wyglądało to w ten sposób. Marzy nam się, żeby w każdym większym i może i mniejszym też mieście była taka Akademia Zdrowia Metabolicznego, która będzie zarządzana przez opiekuna Akademii. Opiekun Akademii, podajmy przykład. Załóżmy, jest to Karolina z Wrocławia. Dobra, dajcie konkretny przykład. Mhm. Kto z Was, napiszcie w komentarzu, chce być, czy bierze pod uwagę bycie opiekunem Akademii. Piszcie, ja Wrocław, ja Toruń, mhm. ja Kalisz, ja Bydgoszcz i damy na konkretnym przykładzie, jak to będzie funkcjonować. W międzyczasie komentarz. Witam ze Szczecina, jestem z mężem waszą fanką, prawie rok jesteśmy na diecie keto. Lekarze nasi są bardzo zdziwieni naszymi wynikami. To dzięki wam, dziękujemy. Wspaniale, właśnie o to nam chodzi, żebyście wszyscy poprawiali zdrowie metaboliczne. No i mamy Karolina Southampton albo mamy Cassandra ja Lubin. No to co? Na przykład jest też Izabela Siwiec, zapraszam do Gorzowa Wielkopolskiego, Joanna Kraków. No wybierzemy sobie miasto, które Kraków mi akurat pasuje. Dobra. To dobra, wybierz opiekuna takiego teoretycznego, bo zaraz powiemy wam, jakie będą ogólne zasady, które będziemy dopracowywać i będziemy o nich informować intensywnie w ciągu najbliższych tygodni, a można powiedzieć, że spokojnie, że miesięcy. Miesięcy, dokładnie. Zobaczcie, Joanna Gwóźdź jest chętna do bycia opiekunem Akademii Zdrowia Metabolicznego w Krakowie. Joanna wysyła krótki film motywacyjny taki, w którym opisuje swoje powody, dlaczego chciałaby zostać opiekunem i przechodzimy do, akceptujemy Joannę na opiekuna z Akademii Zdrowia Metabolicznego w Krakowie. Na podstawie naszych zasad, które otrzymuje kierownik czy opiekun z Akademii Zdrowia Metabolicznego, tworzy miejsce spotkań comiesięcznych społeczności, która funkcjonuje w oparciu o zasadę ustalone przez tak zwaną centralę, czyli braci rodzeń. Czyli dokładnie, czyli dzisiejsze spotkanie, właśnie dowiedzieliście się, że szukamy opiekunów Akademii w poszczególnych miastach i zachęcamy Was, jeżeli czujecie taką potrzebę i ochotę uczestniczyć w tym wydarzeniu, w tym ważnym projekcie i chcielibyście być opiekunem danej Akademii, proszę nagrajcie film, krótki film motywujący i opisujący, dlaczego chcielibyście zostać opiekunem i wysłanie tego filmu na konkretny adres mailowy, a ten adres mailowy to rafal.zdanowski@braciarodzeń.pl. Rafał będzie wspomagał i nadzorował tworzenie Akademii i to jest bardzo ważne, żeby rozpocząć właśnie od tego. O, i mamy oczywiście Annę. Nie wyobrażam sobie, żeby opiekunem dokładnie w Lwówku Śląskim lub Bolesławcu nie była Ania Stasicka. I teraz zobaczcie, Ania Stasicka zostaje właśnie w Bolesławcu czy w Lwówku Śląskim opiekunem Akademii Zdrowia Metabolicznego. Ustalacie swoją agendę zgodnie z zasadami, które Ania otrzyma. Pomożemy wam oczywiście. Pomożemy wam oczywiście i dostajecie też od nas nie tylko energię, ale też takie wsparcie w organizowaniu tego i w comiesięcznych strukturach. Oczywiście te comiesięczne spotkania będą zgodnie z zasadami, które wam przekażemy, żeby uniknąć też pewnych nieporozumień, żeby uniknąć też pewnych niezrozumień, no i żebyśmy po prostu wszyscy jednoczyli się dookoła tej idei zdrowia metabolicznego i stylu niskowęglowodanowego. Chodzi o to, żeby w każdym mieście, które zgłosi się do tego projektu, była akademia, a akademia to jest miejsce spotkań. Oczywiście nie jest to, wiecie, budynek. To nie będzie tak, że, nie wiem, jest budynek, w którym jest akademia. Akademia to jest taki, to jest opiekun, który organizuje raz w miesiącu spotkania członków akademii, czyli miejsce spotkań, gdzie będą mogły się spotkać osoby, które żyją lub mają ochotę dołączyć do społeczności niskowęglowodanowej, do społeczności
pięknie żyjącej i niezależnie myślącej. Czyli ta akademia ma za zadanie jednoczyć lokalną społeczność i edukować, jeżeli chodzi o żywienie i matrix, w którym żyjemy. Będziemy wyciągać jak największą ilość osób z matrixa, ale tak lokalnie, społecznie i na żywo. Przyznajcie też, jedną z częstszych problemów i wyzwań jest taki, że wchodzicie w styl niskowęglowodanowy zgodnie z zasadami i ideą, którą promujemy i tutaj, i w książce, i na wszelkich social mediach, i okazuje się, że nie do końca możecie znaleźć w swoim bliskim środowisku osoby, które was wspierają. I teraz my tą ideą, my tą akademią, akademiami lokalnymi zdrowia metabolicznego będziemy dawali wam możliwość, żeby właśnie spotykać się z ludźmi, którzy podobnie myślą, którzy dadzą wam wsparcie, którzy często przechodzili przez tą drogę, przez którą wy przechodzicie, i wymieniając się tymi doświadczeniami będzie wam po prostu łatwiej. W grupie generalnie jest łatwiej, w grupie osób, które myślą podobnie i wspierają się właśnie w tej drodze, bo to nie jest tak, że ta droga jest prościzną. Prościzną to jest myślenie, że można zmienić zdrowie metaboliczne w tydzień albo wziąć tabletkę i myśleć, że wszystko tą jedną tabletką rozwiążemy. Metoda odchudzania braci rodzeń i styl niskowęglowodanowy jest przyklejony, jest nierozłączny z niezależnym myśleniem, jest nierozłączny w tym świecie z popełnianiem błędów i wyciąganiem wniosków. Fajnie jest popełniać błędy wśród osób, które cię rozumieją, które cię wspierają i które pomogą ci wyciągnąć właściwe błędy, a nie tylko taki błąd, że o Jezu, uszkodzę sobie wątrobę, o Jezu, uszkodzę sobie nerki, bo tak mówią wszyscy dookoła, a ja jestem tylko sama. Tak, i o tyle fajne to będzie, że my będziemy oczywiście mieć kontakt z opiekunami danej akademii i będziemy wspólnie razem z Rafałem, który będzie nadzorował ten ważny projekt, informować. Na przykład poinformujemy na live, że w czwartek o godzinie 20 jest spotkanie Akademii Kraków. Na tym spotkaniu dowiecie się to i to, bo tak na przykład zdecydował opiekun wspólnie z członkami Akademii lub sam zaproponował taki temat. Generalnie na takich spotkaniach będziemy wymieniać się doświadczeniem, będziecie wymieniać się doświadczeniem, inspirować się nawzajem, ale co ważne, czasami na spotkanie takiej akademii zawitają wykładowcy. Możemy zawitać my raz na jakiś czas, zawita na przykład wykładowca z listy osób, wykładowców akredytowanych czy zatwierdzonych przez nas, więc to będą spotkania między wami, ale też to będą spotkania, na których będą brali udział wykładowcy, którzy dadzą wam dodatkową wiedzę z zakresu stylu życia niskowęglowodanowego oczywiście. Zobaczcie, tak jak pani Zdzisława Pachom chętnie pomoże Ani Stasickiej w Bolesławcu, tak jedną z zasad będzie to, żeby taka, którą nazwaliśmy grupę Kapituła, która będzie zarządzać daną lokalną Akademią Zdrowia Metabolicznego, składała się przynajmniej z 3 do 5 osób. Oczywiście to ma za zadanie wiele zadań, ale między innymi dlatego takie zadanie, żeby te osoby wspólnie na siebie wpływały, wspólnie sobie pomagały, ale wspólnie też, żeby baczyły na swoje postępowania. Sami wiecie, że jednoosobowe zarządzanie może czasami wymknąć się spod kontroli, ale jak będzie taka kapituła właśnie pani Zdzisławy, Ani, czy jeszcze 2-3 innych osób, no to możecie działać wspólnie, możecie dzielić się obowiązkami, możecie kontrolować się tam delikatnie i przypominać sobie, na czym polega ta cała ta idea oddolnego ruchu dbania o zdrowie metaboliczne i przede wszystkim propagowania wiedzy o stylu niskowęglowodanowym i o metodzie odchudzania braci rodzeń. No i od razu tutaj też widzę komentarz Kasis A, która pisze, odpowiadając komuś tutaj z Głogowa, 5% węgli, 15% białka, 80% tłuszczu. Nie zapominajmy w ogóle o takich proporcjach, żadne makro w takim procencie w ogóle, to nie ma racji bytu. Podałaś lub podałeś makro stylu życia keto, diety keto, która była stosowana w leczeniu padaczki lekoopornej, nie ma to nic wspólnego z tym, co
mówimy i o czym edukujemy. W żadnym wypadku 80% tłuszczu. Jeżeli zaczynasz i nie wiesz jeszcze o czym mówimy, wchodź na stronę braciarodzeń.pl, tam dokładnie dowiesz się, jakie jest 7 kroków metody odchudzania braci rodzeń i w żadnym z nich nie ma czegoś takiego, jak tutaj napisane. Także spokojnie. Katarzyna Kassandra, która jest niesamowitą dla nas osobą, bo prowadzi i jest administratorem grupy Metoda Odchudzania Braci Rodzeń na Facebooku. Jest to zamknięta grupa dla członków BR Teamu. I pytasz, czy opiekun Akademii Zdrowia Metabolicznego musi mieć wasz certyfikat? Nie, nie musi mieć naszego certyfikatu. Będzie, tak jak mówiliśmy, przez nas zatwierdzany bardziej intuicyjnie i na podstawie przesłanego filmu, takiego motywacyjnego, tak, opisującego w skrócie, dlaczego ktoś chciałby zostać członkiem kapituły. A oczywiście opiekun to osoba, która wie, o czym mówimy, zna zasady metody odchudzania braci rodzeń, stosuje te zasady i czuje się na siłach, żeby taką akademią zarządzać. Oczywiście, wiecie, no zarządzać to jest duże słowo, to będą spotkania w przyjaznej atmosferze organizowane raz w miesiącu w miejscu wybranym przez was, w danym mieście, gdzie mieści się akademia. Na tych spotkaniach będziecie dobrze się bawić, motywować, inspirować, przede wszystkim spotykać się, poznawać i szerzyć tą wiedzę na temat odżywiania. No chcemy wspólnie z wami zmienić podejście do żywienia w Polsce i nie tylko. Fajnie piszesz, DJ Kowal Music na Facebooku. Na mojej wiosce to jestem jedyny na keto. Ha, ha, ha. No pewnie byś był też jednoosobową Akademią Zdrowia Metabolicznego. Jedna z zasad, które będą towarzyszyły tworzeniu się oddolnych, lokalnych Akademii Zdrowia Metabolicznego, będzie to, że na jedno miasto przypada jedna Akademia Zdrowia Metabolicznego i każda z akademii będzie miała swoją stronę na Facebooku, utworzoną zgodnie z naszymi rekomendacjami, zgodnie z naszymi zasadami. Właśnie takim opiekunem, koordynatorym, którym celem głównym będzie, żeby wam pomagać w tworzeniu i wprowadzeniu tych akademii, będzie właśnie Rafał, który ma bezpośredni kontakt z nami. Zresztą znacie Rafała, bo z nami jest od samiutkiego początku. Zresztą, jeżeli macie ochotę być opiekunem akademii, wysyłajcie maila na rafal.zdanowski@braciarodzeń.pl, nagrywając krótki filmik, w którym opowiedzcie coś o sobie i napiszcie, powiedzcie, dlaczego chcielibyście zostać opiekunem i zorganizować takie miejsce spotkań w danym mieście. I też zobaczcie, tak jak pisze Adrzej Kuźma, super pomysł, pomożecie wielu ludziom, bo jak podupadniesz lub zejdziesz na ciemną stronę mocy, taka grupa pomoże. I teraz to jest świetny komentarz, który no podkreśla to, można powiedzieć, mięso tego całego problemu systemu, bo żyjemy w takich czasach, gdzie przechodząc na zdrowy, niskowęglowodanowy styl życia, pójdziesz na imieniny u przysłowiowej cioci i przy stole będziesz jedną osobą na keto, no to te 15 pozostałych osób, najczęściej chorych metabolicznie, zrobi wszystko, nawet podświadomie, żeby przeciągnąć cię z powrotem do swojego życia, no bo w wielu aspektach problemem jest jednak uzależnienie od wysoko przetworzonego i wysokowęglowodanowego jedzenia. No to wyobraźcie sobie, że znajdujesz się jako jedyna osoba wśród uzależnionych od alkoholu, a ty jesteś abstynentem. No ciężko będzie nie napić się tego przysłowiowego jednego drinka. Trzeba mieć mocno ugruntowane samoświadomość, ocenę własnej wartości i przede wszystkim wiedzę. I temu mają właśnie służyć te grupy, żeby pomóc wam w takich sytuacjach. I bardzo dobry pomysł, KH1234K. W takiej akademii można pozyskać lokalnych rolników, u których można kupić zdrowe mięsko i też oczywiście produkty. Bardzo dobry pomysł. Ja myślę, że to będzie żyło swoim życiem, a od razu odpowiadam Katarzynie Mostowskiej. Jak zacząć? Wchodź, Katarzyna, na stronę braciarodzeń.pl, wchodź na YouTube'a, zacznij od playlisty Jesteś Inspiracją, zdobywaj wiedzę, spokojnie, nie stresuj się, powolutku. Zmiana stylu życia to nie challenge 90-dniowy, tylko długotrwały proces, który składa się z porażek i wyciągnięcia wniosków z tych porażek. Dokładnie, czyli z sukcesów. Dorota Drożdżewska na Facebooku piszesz: witam, mam wycofaną stłuszczenie wątroby, trójglicerydy z 420 na 170. Pamiętajcie, to jest bardzo najlepszy sposób na obniżanie trójglicerydów, ale przestałam chudnąć. I świetnie, że to piszesz, Dorota, bo to jest normalne w procesie zdrowego odchudzania. Masa ciała będzie... Jesteśmy na widzę? A, jesteśmy, dobra.
masa ciała będzie spadać, będzie się zatrzymywać, będzie też rosnąć i to jest ten czas, żeby dać organizmowi też odpocząć trochę. Nie przejmuj się, to jest normalne. No zobacz, co zrobiłaś. Wycofałaś stłuszczenie wątroby. No to jest potężny twój sukces. Wtedy trzeba się zastanawiać, o tym też piszemy w książce, nad emocjami, nad relacjami, może snem, może podprogramować trochę, poprawić aktywność fizyczną, o której też piszemy w książce, ale przede wszystkim spokój. W takich sytuacjach jesteśmy od tego, żeby mówić wam, to nie wyścig, gdzie biegniesz, zatrzymaj się, przemyśl parę rzeczy w swoim życiu. Tak jest, słuchajcie. Pozdrawiamy Afrodytę Paszyńską, która jest tutaj pierwszy raz i mówi dzięki, że prawimy piękne rzeczy. Witam, jestem na diecie keto od lipca, minus 6 kilo, cukier lekko ponad 100. I to jest wszystko też do zastanowienia, bo jeżeli cukier ponad 100, ale w ciągu dnia po posiłku ten cukier nie dobija powyżej 140, to taka osoba najprawdopodobniej jest bardzo zdrowa metabolicznie. Po prostu bardzo często my w stylu niskowęglowodanowym inaczej reagujemy w ciągu dnia na różne sytuacje, chociażby pobudka, która mobilizuje jeszcze te resztki glukozy z wątroby. W takiej sytuacji często warto jest też założyć sobie CGM, czyli taki czujnik ciągłego monitorowania glukozy i zobaczyć, czy to jest problem tylko przy wstaniu, kiedy mobilizujemy się, kiedy potrzebujemy tej glukozy, czy może to jest faktycznie jakiś większy problem. Kawka z Beza. Drodzy bracia, czy keto można zastąpić LCHF? Jak ma się refluks i IBS? Kawka. My bardzo często mówimy keto tak równocześnie nazywając styl LCHF, bo to jest styl niskowęglowodanowy i oczywiście zamienić. No, słuchaj, styl niskowęglowodanowy, jeżeli obniżysz węglowodany już do poniżej 100, będą działy się bardzo fajne rzeczy. Styl taki stricte keto, czyli poniżej 50 gram węglowodanów i jeszcze niżej, poniżej 20, jest dedykowany głównie dla osób, które mają choroby metaboliczne, dlatego że dowody naukowe mówią jasno, da się choroby metaboliczne, tak jak cukrzyca typu 2, stłuszczenie wątroby, nadciśnienie, wycofać. Im mniej węglowodanów, tym szybciej te choroby wycofasz. Oczywiście ketony, które wytwarzają się w trakcie obniżania węglowodanów, to są bardzo korzystne cząsteczki, więc to jest bardzo dobry styl życia, jeżeli chodzi o refluks i IBS, tak? I spróbuj, jaka ilość węglowodanów cały czas w tym stylu niskowęglowodanowym odpowiada tobie. Więc to jest cały czas ten sam styl życia, niskowęglowodanowy z różną ilością węglowodanów. Pamiętajcie, że te live'y czy te filmy nie są poradą medyczną, więc nie możecie traktować tego jako wizyta u lekarza czy u dietetyka. Ewa K. pisze, od 2 miesięcy słucham was bardzo uważnie. Mam zatem pytanie, czy niedoczynność tarczycy można nabyć w wyniku ciągłego stanu zapalnego w organizmie spowodowanego ciągle podwyższonym poziomem insuliny? No to po pierwsze, ciągle podwyższony poziom insuliny to jest generalnie stan zapalny. Insulina jest tym takim czynnikiem, markerem, hormonem, który mówi o tym, że faktycznie jesteś w stanie zapalnym, ale co najważniejsze, ona ci mówi, że masz tak naprawdę zamykać receptory insulinowe, jeżeli jest jej w nadmiarze, bo twój organizm za dużo ilości insuliny nie chce. Z tego się bierze insulinooporność, więc żeby wycofać insulinooporność, trzeba dojść do korzeni właśnie za dużo insuliny i tą insulinę obniżyć. Najczęściej przyczyną zapalenia tarczycy, niedoczynności tarczycy jest jednak choroba Hashimoto, która w tym przypadku nie ma bezpośredniego związku z insuliną, a z przeciwciałami anty-TPO, ewentualnie anty-TG, które indukowane są w przeważającej części w jelicie. Czyli żeby wycofać jakąkolwiek chorobę autoimmunologiczną, należy zadbać przede wszystkim o jelita, między innymi przy pomocy takiego narzędzia jak styl niskowęglowodanowy czy keto. A ja pozdrawiam Agę, która pisze tak, stłuszczenie wątroby minęło, minus 20 kg i energii mam tyle, że mogłabym drzewa z korzeniami wyrywać. Pięknie, że jesteście. Pozdrawiamy serdecznie. Oczywiście styl życia niskowęglowodanowy jest wybitnie skuteczny w wycofywaniu stłuszczenia wątroby, które jest prawdziwą plagą w dzisiejszych czasach. Już kilkuletnie dzieci mogą mieć stłuszczenie wątroby poprzez
realizowanie patologicznych zaleceń Matrixu, czyli systemu, który każe poić nasze dzieci soczkami różnego rodzaju owocowymi już jako kilkumiesięczne dzieci. I teraz zobaczcie, Patryk Bonat pisze, jak dołączyć do BR Teamu. To jest dobre pytanie, bo za chwilę ten BR Team będzie otwarty na kilka dni, na 10 dni myślę, to zrobimy. 5 listopada zaczyna się, otwierają się drzwi do BR Teamu, to jest taka grupa wąska, wpuszczamy tam tylko 1000 do 1500 osób, tam są konsultacje, tam są spotkania BR Teamu i jest mnóstwo materiałów dostępnych, pogrupowanych tematycznie. Zapraszamy oczywiście, już teraz szykujcie się. Tak, na pewno. I na pewno są nowe ramy grupy BR Team, dlatego że będzie wyglądało po konsultacji z obecnymi członkami BR Team. Zdecydowaliśmy, że dostęp do BR Team, o czym o szczegółach poinformujemy niebawem, będzie wyglądał w ten sposób, że dołączyć będzie można tylko na 6 miesięcy i przedłużyć członkostwo na 6 miesięcy, dlatego że każdy miesiąc będzie nowym tematem w BR Team. Pierwszego miesiąca nauczymy Ciebie i powtórzymy wiedzę z tematu, jak się przygotować, jak suplementować, jak uzupełniać niedobory, jak zdiagnozować niedobory. Drugi miesiąc to na temat ograniczania węglowodanów, gdzie węglowodany, co to węglowodany, jak w praktyce ograniczać, jak mierzyć. Cały miesiąc będziemy o tym mówić i każdy kolejny miesiąc z tych 6 miesięcy będzie kolejnym ważnym miesiącem pełnym wiedzy i praktycznych wskazówek odnośnie kolejnych kroków metody odchudzania braci rodzeń, czyli jeżeli masz ochotę pogłębić wiedzę i zdobyć szczegółową wiedzę z zasad, o których mówimy i wiedzy, to jest idealne miejsce, już pomijając fakt, że w BR Team członkostwo to są spotkania w całej Polsce, to są konsultacje i to są spotkania z rezydentami, którzy tam w środku są i robią cotygodniowe wykłady dla członków BR Team. Zobaczcie, dlaczego ważna jest zmiana tego stylu życia na niskowęglowodanowy, bo mamy efekty przede wszystkim. Anna Krupińska pisze, witam serdecznie, często Was słucham i stosuję się do wszystkiego. Jestem 7. tydzień na keto, minus 10 kg i tabletki na nadciśnienie odstawiłam w pierwszych tygodniach keto. Pozdrawiam, jesteście cudowni i grupa też. Pamiętajcie, leki odstawiamy z lekarzami. Jeżeli by lekarze nie wiedzieli, jak odstawiać leki, to mamy na stronie Bracia Rodzeń protokół odstawiania leków. Jeszcze jeden komentarz ja pozwolę sobie. Cześć doktorze, minus 46 kg od marca. Długo mnie nie było w internecie. Mam nadzieję, że Akademia powstanie w Łodzi, bo jestem tu sama. I wracając do Akademii Świetnie. Zdrowia Metabolicznego. Zobaczcie, powstanie Akademia w Łodzi, w której częścią będzie Karolina. Nie mówię, że będziesz od razu Karolina prowadzić tą. Jeżeli chcesz, to jak najbardziej zapraszamy Cię, żebyś została opiekunem Akademii Zdrowia Metabolicznego w Łodzi, bo będziesz już doświadczona. I teraz do takiej akademii no będą właśnie takie osoby jak Karolina się zgłaszać, które bardziej lub mniej cyklicznie będą Wam pomagać, tym, którzy będą chcieli zrobić swoje zdrowie metaboliczne, na przykład na przykładzie osobistej tak. czy indywidualnej historii Karoliny Nalepy. Dokładnie, czyli my ogłaszamy, słuchajcie, uwaga, uwaga, spotkanie Akademii Zdrowia Metabolicznego w Łodzi tego i tego dnia. Osoby, które mają choroby metaboliczne, jeszcze nie wiedzą za bardzo co do czego, z czym to się je lub czego się nie je, zapraszamy na spotkanie, dołączajcie i będą się tworzyć grupy wsparcia lokalne w lokalnej społeczności. Będziemy to pielęgnować, a ja pozdrawiam Welmę i pytasz, jak można się dołączyć do BR Team. Do BR Team będzie można dołączyć 5 listopada na wyjątkowych zasadach, dlatego że zdecydowaliśmy w związku z tym, że 5 listopada to dzień naszych urodzin, przedstawimy Wam nową propozycję dołączenia do BR Team, więc poczekajcie jeszcze parę dni, parę tygodni, będziemy dużo o tym mówić i przedstawiać Wam zasady funkcjonowania BR Team od nowa. O, fajnie, jeżeli się zgłaszasz, no to Pantera Czarna i Łódź, to już się zgłaszam, to świetnie. Jeżeli się zgłaszasz na opiekuna Akademii, prosimy Cię, nagraj krótki filmik, chcemy Cię poznać po prostu o sobie i wyślij ten filmik na rafal.zdanowski@braciarodzeń.pl. Rafał nadzoruje ten projekt, wspólnie go nadzorujemy, ale Rafał będzie tutaj ściśle kontrolował wszystko i nadzorował, dlatego bardzo chętnie skorzystamy z Twojej propozycji.
Pamiętajcie, że to nie jest porada medyczna. Sylwia Bączyk pyta. Dobry wieczór, jestem od miesiąca na keto, biorę Concor 1,25 i zauważyłam, że mam wyższy puls 80 do 100, czyli czy to może mieć powiązanie z elektrolitami? Tak, jak najbardziej może mieć powiązanie z elektrolitami. A Jessa Kasia pyta, a Poznań? Naszym marzeniem jest, żeby w każdym mieście, w którym będzie osoba chętna, aby zostać opiekunem akademii, będzie taka akademia, czyli miejsce spotkań, czyli opiekun będzie nadzorował i organizował comiesięczne, regularne spotkania lokalnej społeczności. W trakcie tych spotkań będziecie wymieniać się doświadczeniem, inspirować się nawzajem, a też co jakiś czas będą przyjeżdżać do tych akademii wykładowcy, akceptowani przez nas i będą działy się naprawdę fajne rzeczy lokalnie, w lokalnej społeczności, bo to lokalna społeczność musi się spotykać, żeby wyciągać innych z Matrixa. Świetne pytanie, Piotrek Karwowski, czy przy insulinooporności należy jeść 5 posiłków, czy jak HOMA wskazuje 1,8, to znaczy, że nie mam problemu. Po pierwsze, nikt nie musi jeść 5 posiłków, to jest wymysł tych, które te posiłki produkują, mówiąc w skrócie. Ta idea polega na błędnych, nieopartych na żadnej wiarygodnej wiedzy założeniach, hipotezie, która nigdy nie została udowodniona badaniami klinicznymi. Druga rzecz, HOMA 1,8 oznacza, że nie ma problemu? Nie do końca, dlatego że HOMA jest obliczana na podstawie danych na czczo, nie opiera się na krzywej insulinowej. Jeżeli chciałbyś wiedzieć, bo na przykład czujesz, że masz jakiś problem, nie do końca optymalnie się czujesz, no to wykonałbym prędzej krzywą glukozowo-insulinową, trzypunktową przynajmniej, po obciążeniu 75 gramami glukozy. I wtedy zobaczysz, w jaki sposób twój organizm reaguje na taką właśnie glukozę, czy mówiąc obrazowo węglowodany. Pamiętajcie, w książce to też piszemy o tym, tą uwagę. Jeżeli jesteście na keto, robienie krzywej cukrowej kompletnie mija się z sensem, no bo musicie najpierw zwiększyć ilość węglowodanów do przynajmniej 90 gram na dobę i wtedy zrobić, bo żeby wyjść z tej fizjologicznej insulinooporności, która robi się przy keto, bo jeżeli tego nie zrobicie, to będziecie mieli błędną, niediagnostyczną krzywą insulinowo-glukozową. Leki na nadciśnienie Artur Sadowski pisze odstawione, domyślam się, że właśnie z lekarzem. No i też Marzena piszesz, u mnie dieta keto tylko w okresie 2,5 miesiąca spowodowały spadek, a właściwie wycofanie stanu zapalnego, CRP, OB się znormalizowały, przy RZS-ie, zobaczcie, utrata wagi to efekt uboczny minus 12 kg. No i fajnie, to jest ratunek chociażby w postaci tych osób, które będą zrzeszone wokół akademii, czyli lokalnej społeczności, żeby porozmawiać właśnie z taką Beatą, porozmawiać z innymi osobami, móc spotkać się, bo często, tak jak w BR Team, spotykamy się zawsze z nami. To są spotkania w całej Polsce, kameralne grupy, 40, maksymalnie 50 osób. My tam przyjeżdżamy, rozmawiamy z każdym z osobna, przywozicie swoje wyniki badań, patrzymy na nie i dajemy wam wskazówki. Z tego bym nie chciał rezygnować, dlatego tak. Będziemy to jak najdłużej tą grupę tak. Prowadzić, bo to jest też klimat, często sobie siadamy w skarpetkach po turecku, w sali i tak dalej. Ania, widzimy twój komentarz i to jest komentarz, który nie jest na temat, ale spróbuję ci pomóc. Czy odżywianie niskowęglowodanowe zmniejszył, mamy przerost endometrium 7 mm i czy biopsja endometrium jest bezpieczna? Nie odpowiemy ci na żadne pytanie, bo nie można bagatelizować przerostu endometrium. Co to jest, dlaczego, jaka jest przyczyna, nie wiem, dlatego myślę, że powinnaś słuchać lekarzy, którzy znają bardziej temat. Styl niskowęglowodanowy jest dobrym w większości stanów. Tutaj na pewno w tej sytuacji nie ma przeciwwskazań, żeby twoja mama próbowała, ale nie może to w żaden sposób ograniczyć, spowolnić właściwej diagnostyki. Witamy Marlena. No to tutaj zobaczcie, Aleksandra Grzegorz. Jestem wam mega wdzięczna, że wprowadziliście mnie z Matrixa. Dzięki wam od 26 czerwca na wadze minus 21, wszyscy w szoku. Ubrania za duże, ja mam dużo siły i chęci do życia. Bardzo wam dziękuję, bracia rodzeń, jesteście wspaniali. To dziękujemy ci, Aleksandra. Joanna,
Czemu wszyscy chudną, a ja nie? 2 miesiące z wami. Spokojnie, Joanna. Tutaj trzeba zmienić podejście do tego, o czym my mówimy. Przede wszystkim 2 miesiące w kontekście całego życia, bo rozumiem, że chcesz zmienić styl życia, a nie rozpocząć jakiś challenge 2-miesięczny czy 3-miesięczny. Więc spokojnie, przestań myśleć o sobie jako o kimś, kto ma schudnąć, tylko zacznij myśleć o sobie jako osobie, która zmienia styl życia po to, żeby długo, pięknie żyć i pozbyć się lub zmniejszyć ryzyko chorób metabolicznych. W Głogowie G. Romanowska jest na keto już 3 lata. Fajnie. Świetnie. Ania Pacholak. Ania Pacholak, ty nie musisz nagrywać filmu, my już ciebie znamy i jesteś, Ania Pacholak jest rezydentką w BR-teamie, więc jeżeli to tylko masz ochotę, to dla nas jako dietetyczka, jesteś dietetyczką, to jest optymalnie dla nas, że dietetyczka będzie prowadzić klub w Poznaniu, także ja jeżeli chcesz Akademię Zdrowia Metabolicznego, jeżeli po prostu chcesz, to daj znać i możesz być jedną z pierwszych, którzy to, i to zrobią. I to byłoby bardzo fajne, także dawaj znać, Anna. Napisz tylko na rafał.zdanowski@braciarodzeń.pl, żeby dotrzymać tych formalności, ponieważ Rafał, którego zresztą znasz, będzie tutaj koordynatorem, opiekunem wszystkich akademii. Joanna Kowalska, tak, w Krakowie na pewno będzie, na pewno znajdzie się osoba, która zechce być opiekunem akademii, więc dopiero to dzisiaj wam mówimy i od dzisiaj zaczynamy tworzyć tak zwaną sieć akademii, także no możemy się tylko domyślać, że to będzie żyło swoim fajnym życiem i takich akademii zdrowia metabolicznego będzie w Polsce sporo. A Ewka, do BR Team, jak dołączyć? No słuchać, po prostu słuchać. 5 listopada będzie można dołączyć. Będziemy o tym sporo mówić na live'ach, będziemy mówić w postach i będziemy też mówić, gdzie będą spotkania w całej Polsce z nami w BR Team. Jak co pół roku będziemy dokładnie tłumaczyć i informować, jak wyglądają warunki dołączenia do BR Team, kiedy to zrobić, jak to zrobić, także spokojnie. Witam, ograniczałam węglowodany od maja, minus 13, powoli, ale do przodu. No minus 13 to tak dosyć, no. I zobaczcie, a propos Akademii Zdrowia Metabolicznego, Bożena Kania pisze, ja zgłaszam się na opiekuna Akademii Zdrowia Metabolicznego w Kielcach, jestem położną, rodzinną i waszym patronem, zanim powstał jeszcze BR Team, braci rodzin. Propaguję wasz styl, który sama stosuję i dzięki wam pięknie żyję. To myślę, że spokojnie na podstawie tego komentarza i znając rzeczywiście Bożenę w BR Team, bardzo się cieszymy, Bożena, odezwij się na maila oficjalnie i myślę, że rozpoczynamy Akademię w Kielcach. I rozpoczynamy Akademię Zdrowia Metabolicznego w Kielcach, poznasz ramy i myślę, że takim przełomem i początkiem będzie pierwsze spotkanie w Akademii w Kielcach lokalnej społeczności. Wytłumacz krótko w tym mailu, że bez filmu cię tutaj zaakceptowaliśmy i z Rafałem ustalimy dalsze postępowanie. Słuchajcie, pytanie, pamiętajcie, to nie jest porada medyczna. Agnieszka Stankiewicz, czy kamień w woreczku 12 ml jest przeciwwskazaniem do keto? Agnieszka, jeżeli możesz, to wskocz sobie na kanał YouTube i tam w playliście Analiza Zdrowia wskocz sobie właśnie w film na ten temat, czyli kamień w woreczku, czy mogę keto? I tam masz przedstawiony cały temat, który kończy się tym, że tak naprawdę nie ma przeciwwskazań, ale są pewne założenia, które musisz wziąć pod uwagę. No dobrze, to w takim razie dziękuję za odpowiedź. Piotrek, dziękuję. Patryk, czy jest plan na grupę wrocławską? No Wrocław będzie, myślę, że naszym głównym takim bastionem, tak. Jedną z większych akademii, dlatego na pewno wierzymy, że Wrocław będzie, na pewno ktoś będzie zainteresowany, ale Patryk pyta, bo pewnie chcesz już zacząć uczestniczyć. Bożena, piszesz, witam was kochani braciszkowie, od 1,5 miesiąca na waszej diecie i na minus 8,5, jestem szczęśliwa i dobrze mi z tym, dziękuję, no to pozdrawiamy, fajnie. Proszę bardzo. I teraz cieszę się, bo takich osób będzie, jest mnóstwo, tysiące i te osoby będziecie spotykać w akademii.
właśnie w takich comiesięcznych spotkaniach w danych miastach. I zobaczy, no i będzie coraz więcej takich historii. Dziękujemy Ci, Monika. Chłopaki, muszę i chcę Was spotkać osobiście, bo uratowaliście mnie przed smutnym życiem. 3 miesiące z Wami, minus 22 kilo. Teraz wkręcam w ten sposób żywienia mojego męża, ale najlepsze jest to, że to smakuje. I teraz oczywiście na żywo nas będzie można spotkać właśnie w spotkaniach, na pewno w BR Teamie, no to jest najbardziej prawdopodobne. Później w akademiach, ale czysta konferencja, chciałeś oczywiście powiedzieć? Oczywiście, czysta konferencja, no to już jest... Samo w sobie wydarzenie niesamowite, dogrywamy miejsce i termin, ale wcześniej będzie można z nami się spotkać na Festiwalu Nauki w Katowicach 4-5 grudnia. Zostaliśmy zaproszeni na Festiwal Nauki w Katowicach i tam będziemy mieli swoją półgodzinną prelekcję na temat wycofywania chorób metabolicznych, także na pewno będziemy w grudniu w Katowicach. Świetnie. Salon fryzjerski Małgosia. Pozdrawiamy Środę Śląską oczywiście. Zawsze pozdrawiamy Środę Śląską, z którą mamy dużo wspomnień. Budziło Dorota. Jak zacząć? Jak? Wciąż czytam i czytam. Słucham i nie mogę ogarnąć i wystartować. Spokojnie ogarniesz i wystartujesz. No jesteś w dobrym miejscu, żeby zacząć. Strona www.braciarodzeń.pl to też dobre miejsce, żeby zacząć. YouTube to też dobre miejsce, żeby zacząć. No żeby zacząć, trzeba zacząć. Także właśnie zaczęłaś, spokojnie. To prawda. Czas, wiedza, wiedza, czas, wiedza, błędy, sukcesy, porażki, sukcesy. Wstawaj na kolana, padaj i wstawaj. I w końcu się nauczysz nowego stylu życia. Izabela, poznałam Was, bracia, we Wrocławiu i chciałbym zostać opiekunem w Gorzowie Wielkopolskim. Pisz w takim razie Izabela Siwiec na rafał.zdanowski@braciarodzeń.pl. Wyślij krótki filmik opisujący to, co tutaj piszesz i no, będziemy wybierać opiekunów Akademii Zdrowia Metabolicznego w całej Polsce. Pozdrawiam Martę z Łotwińską. Z Instagrama. Sosul pisze 3 dni i minus 2 kilo, ale potrzebuję tej akademii jak kania dżdżu. Chcę znać, gdzie szukać akademii. No dzisiaj dopiero o tym powiedzieliśmy, bo to jest świeży pomysł, więc akademii będzie można szukać, na pewno na naszej stronie będzie zakładka, jaka jest akademia, gdzie jest akademia, i jak można i gdzie się spotkać i terminy spotkań. Na pewno w Białymstoku Paweł się zgłosił już w trakcie live'a w BR Teamie, więc z Pawłem będziemy prawdopodobnie tą akademię organizować. Dajcie nam 2-3 tygodnie, może więcej, ale zobaczycie, że ten projekt, w który wierzymy całym sobą, bo jak opowiadamy o tym, to jesteśmy strasznie nakręceni, no to jest przyszłość na kolejne miesiące, lata działalności Braci Rodzeń i waszego życia, tak bym to powiedział. Lucyna Pilus pisze tak, ja mam minus 40, wycofane choroby, ale ja to w Paryżu. Akademię Zdrowia Metabolicznego też myślimy, żeby zrzeszać Polonię za granicą, więc będzie na przykład Akademia Zdrowia Metabolicznego Francja, Akademia Zdrowia Metabolicznego Irlandia i tak dalej, i tak dalej. Tak właśnie planujemy. Pozdrawiamy Jess, Kasia. Pozdrawiamy Dorotę. Pozdrawiamy Krystynę. Kiedy i gdzie czysta konferencja? No w tym momencie dyskutujemy na temat miejscem i terminem. I w sumie o ile jeszcze niedawno tak sobie myśleliśmy, że żeby zrobić w Warszawie, to o tyle poczuliśmy, że jednak to pierwsza edycja była we Wrocławiu, więc powinniśmy i zostaniemy we Wrocławiu. Negocjujemy i rozmawiamy teraz aktualnie z panią Joanną z hali Stulecia, gdzie mają bardzo fajną salę i możliwości, aby pomieścić 1000 osób, fajna sala wykładowa na 1000 osób i tam myślimy, jeżeli uda nam się dogadać, to tam zrobimy, jeżeli nie, to powiemy Wam, gdzie ta konferencja się odbędzie. Mamy trochę czasu, ale będziemy, no już zaczynamy to organizować, dlatego że konferencja będzie dwudniowa,
pierwszy dzień certyfikowany przez Międzynarodową Organizację Zdrowia Metabolicznego i tutaj będziemy szkolić dietetyków, lekarzy i wszystkich chętnych. Będziemy dawać certyfikaty, podręcznik terapeutycznego ograniczania węglowodanów i to będzie dzień, po którym 150 osób, bo tyle będzie miejsc, no tylko 150 osób, które wyruszą w Polskę z certyfikatami i z punktami edukacyjnymi i będą mogły szerzyć i terapeutycznie ograniczać swoim pacjentom węglowodany. Ważny dzień, ważny dzień. Świetnie, Grzegorz, spotkaliśmy się na konferencji we Wrocławiu, dyplom neuropaty, naturopaty, z Wami od półtora roku, duże doświadczenie organizacyjne, ogarnę Gorzów Wielkopolski. Świetnie, Grzegorz, napisz na rafał.zdanowski@braciarodzeń.pl i powołaj się na tego live'a i zaczynamy ogarniać Gorzów w takim razie, ale prosimy Cię, żebyś dołączył krótki filmik, żeby przypomnieć się w dwóch, trzech zdaniach nakręcony komórką i wysłany przez udostępnienie na maila. Pozdrawiamy Cię, Marteczka, oczywiście moja pacjentka z Polkowic, zawsze o Tobie pamiętam, jesteś dla nas bardzo, bardzo ważna, jesteś z nami od samego początku, właściwie jak jeszcze nie było braci rodzeń, to Ty do mnie przychodziłaś do gabinetu, to prawda, Ty właściwie jesteś szybciej, dłużej niż bracia rodzeń. Dobra. Asteroidka na keto od kwietnia i minus 23 kg. Fajnie. Dobrze, słuchaj. Czy w Kanadzie też może powstać akademia? Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, to są akademie z zasadami, które będziemy przedstawiać opiekunom akademii. Wszędzie, gdzie będzie osoba, która ma ochotę zostać takim opiekunem, jest mile widziana, więc tak, zacznijmy to robić. I zobaczymy, jak to wyjdzie, a czujemy, że wyjdzie to bardzo mocno, dlatego że w dzisiejszych czasach widzimy mocną potrzebę, bardzo mocną potrzebę spotykania się na żywo lokalnych społeczności, bo internety internetami, ale nic tak nas nie rajcuje, nas jak na przykład wyjazd na konferencję, jak spotkanie w grupie BR Team, więc uważamy, że to jest podstawa, żeby w dzisiejszych czasach spotykać się, jednoczyć na żywo, w sali, spotykając się, widząc się, zaprzyjaźniając się i trzymając sztamę na żywo w lokalnej społeczności. Dziękujemy z góry A takim spotkaniem generalnym, zresztą tak jak no byliśmy ostatnio na konferencji Obudź się, tam rzeczywiście członkowie klubów zjechali się na fajną konferencję i też ta konferencja, czysta konferencja będzie takim miejscem spotkania wspólnego akademii. Świetnie. I to jest bardzo dobry pomysł i tym pomysłem kończymy. Prosząc jeszcze, zapraszamy. Prosząc jeszcze o kciuki dla zasięgów i jakikolwiek komentarz, na przykład można pięknie żyć albo Akademia Zdrowia Metabolicznego. Bardzo Was prosimy, to pomoże nam wszystkim, żeby docierać z tą wiedzą w jak najdalsze zakamarki Matrixu i systemu. To co, koniec? Świetnie, dobra. Dzięki Wam za obecność, jesteście dla nas ważni, tak się mówi, prawda, w korporacjach, a tak naprawdę zadzwonimy do pana, to by nas nie było. Zadzwonimy.